Witam wszystkich, pana premiera w Krakowie, pana Trzaskowskiego. Ja się nazywam Ryszard Majdzik. Mam pytanie najpierw do pana premiera. Poczekajcie, wyraziliście entuzjazm, a teraz słuchamy. Troszkę kultury. Najpierw mam pytanie do pana premiera, bo widzę, że... przepraszam, że ktoś tam krzyczy. Panie premierze, raz widzę, że obiecujecie państwo, że dacie babciowe, prawda? Ja jestem dziadkiem. Już państwo na początku dyskryminujecie. Dajecie babciom, nie dziadkom, to jest jedno. Jeżeli już tak idziemy, prawda? Dwa, proszę państwa, panowie z koalicją PSL-u rządziliście. Dwie kadencje. Dlaczego wtedy nie wprowadzaliście 500+? Dlaczego wtedy, coście obiecywali, pomniejszycie VAT, a zwiększyliście podatek VAT-u? Dlaczego wtedy mówiliście, że nie będziecie dotykać wieku emerytalnego i podwyższać? Od razu po objęciu władzy, żeście państwo podwyższyli. To są po prostu fakty. A teraz panowie mówicie, że nie pamiętacie. To jest jedno. Dwa. Bardzo ładnie. Brawo. 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 I proszę państwa, jeszcze mam... Słuchajcie, dajmy dokończyć koledze zadawać pytanie. Akurat jest... pana tak, premiera... Chwilę, biorę pana w obronę, chwilę. Przecież jest najlepszym z możliwych dowodów na to, że w naszym ulu panuje wolność, każdy może wejść i zadać pytanie. Ja jestem wdzięczny panu i przyjmuję zakład, honorowy zakład, że pana nie wpuściliby na spotkanie z Kaczyńskim. Akurat pan się myli, ponieważ jak ja tutaj wchodziłem z kolegami, to jednak tutaj mnie nie chciano wpuścić. Weszliśmy tutaj, można powiedzieć, ale jesteśmy. Jesteśmy, to ma pan rację. Tylko nie jest tak pięknie, jak pan opowiada. Tak zwykle zresztą. I jeszcze, proszę pana, i wam życzę wam jednego. Tego 4 czerwca, bo to jest data piękna. Właśnie dla was, dla tego środowiska. Bo moja rodzina, my świętej pamięci ojciec. I wielu Polaków, miliony, tych, co walczyli o Solidarność, walczyli o wolną Polskę, walczyli o średnią warstwę społeczną. To nie kto inny, tylko wy 4 czerwca, żeście zdradzili Polskę. To była zdrada Polski, bo wyście poszli w układy z komunistami i komuniści spadli na 4 łapy. Kto rozliczył komunizm? Mam pytanie. Poczekajcie, bo jak będziecie krzyczeć i buczeć, to będziemy musieli dłużej słuchać tych pytań, więc... Mam pytanie. Jak się państwo czujecie w takim dniu, gdzie wtedy dokonywała się, tak, kradzież majątku narodowego, pomoc ubekom i czy dalej jesteście za tym, będziecie wspierać takich mazgułów, tak wspieracie na wiecach? Czy jesteście z ubekami, czy z Polakami? Bo mówicie o patriotyzmie. Prawda? Pan Trzaskowski też mówi o patriotyzmie, a ulice w Warszawie z nas, patriotów polskich, zmienia na komunistycznych. Tak to wygląda. Dobra, dziękuję. Dziękujemy. I jeszcze jedno, do pana Trzaskowskiego. Już ostatnie. Bo widzę, że państwo fajnie reagujecie. Przy całym szacunku, panie Majdzik, ja pana znam. Mógłbym tutaj niejedną anegdotę opowiedzieć, ale naprawdę przy całym szacunku, jak pan chce mieć spotkanie, w którym pan będzie wygłaszał prelekcję, na pewno pan wynajmie dużą halę, przyjdzie na pewno dużo ludzi, a trzeba dać głos jeszcze innym. Tym bardziej, że nie, na tym skończmy, bo i tak ciężkie armaty zostały wytoczone, ciężkie działa. Po pierwsze, ja szczęśliwie dokonywałem pewnych wyborów w życiu. Też trzeba mieć odrobinę szczęścia i dobrego towarzystwa. Mnie nie uczy, proszę nie uczyć historii, jak powstawała i gdzie powstawała Solidarność. Proszę mi też
nie opowiadać bajek na temat okrągłego stołu i 4 czerwca. Ja przy okrągłym stole i w Magdalence nie siedziałem, ale liderzy PiS-u jak najbardziej. To nie jest takie częste, żebym chciał brać w obronę Jarosława Kaczyńskiego. Ale wtedy, kiedy ktoś zarzuca mu zdradę, wyprzedaż majątku narodowego, no cały ten zestaw epitetów, jaki pan przed chwilą wyartykułował pod adresem tych, którzy przygotowali 4 czerwca, to mimo wszystko nawet Jarosława Kaczyńskiego muszę wziąć w obronę. I proszę, żeby pan o tym pamiętał, że 4 czerwca w wyborach Jarosław Kaczyński był kandydatem w tych wyborach, a ja Bogdanowi Borusewiczowi odmówiłem kandydowania wówczas, bo byłem za bardzo radykalny w swoich poglądach. Więc historia jest trochę bardziej skomplikowana, niż się panu wydaje. I 4 czerwca zapraszamy też tych ludzi, którzy mają czasami inne poglądy niż my, ale zawsze mieli odwagę manifestować, a jak trzeba było głodować, prawda? Tego akurat ani panu, ani mnie nigdy nie brakowało, także zapraszam tak czy inaczej na 4 czerwca.